Dzień dobry, nazywam się Łukasz Danak i jestem konsultantem w PCG Akademia. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać demo repozytorium naukowego zbudowane z użyciem DSpace 7. W mojej prezentacji zaprezentuję nowe funkcjonalności dostępne w wersji 7 oraz sposób poruszania się po interfejsie użytkownika systemu. Demonstracja ta odbędzie się na środowisku DSpace 7 w dystrybucji CRIS, które zostało stworzone i udoskonalone przez PCG Akademia. Będziemy mogli zobaczyć nie tylko funkcjonalności typowe dla repozytorium instytucjonalnego, ale także kilka funkcjonalności związanych z systemami typu Current Research Information System. W trakcie najbliższych 15 minut skupię się na kilku istotnych obszarach. Na początku zaprezentuję rozbudowaną stronę główną z kilkoma interesującymi interaktywnymi widgetami i opcjami przeglądania. Następnie przejdę do wyników wyszukiwania zaawansowanego z funkcją filtrowania wielofacetowego. W kolejnym kroku przeprowadzę Państwa przez stronę publikacji, profilu naukowca, instytucji i projektów. Na koniec zaloguję się do systemu i zaprezentuję interfejsy dostępne dla zalogowanych użytkowników. W całej prezentacji będę chciał Państwu pokazać łatwość korzystania z repozytorium naukowego, także dla osób bez rozbudowanej wiedzy technicznej. Zapraszam do demonstracji. Zacznijmy od strony głównej. W sekcji u góry ekranu widzimy podsumowanie danych zgromadzonych w repozytorium, liczbę publikacji, projektów i innych danych zamieszczonych w repozytorium. Widzimy także profile naukowców i jednostek organizacyjnych instytucji. Oprócz artykułów naukowych czy informacji o projektach, DSpace 7 umożliwia gromadzenie szerokiego spektrum rodzaju danych, patentów, danych badawczych, dysertacji i wielu innych zgodnych ze słownikami COAR. Jak wspomniałem wcześniej, przedstawiamy wersję DSpace 7 CRIS, która jest kompatybilna ze standardem CERIF, zalecanym przez Unię Europejską. Pod klikalnymi statystykami danych w repozytorium widzimy pasek wyszukiwania, do którego wrócę nieco później. Przyjrzyjmy się teraz sekcji poniżej, zawierającej komponenty stworzone przez zespół PCG Akademia jako elementy dodatkowe rozbudowujące standardową dystrybucję DSpace. Zaczynając od góry, widzimy podział na kolekcje danych wraz z ich graficzną reprezentacją lub jak na naszej wersji demonstracyjnej, zdjęciami obrazującymi zawartość konkretnego zbioru. Poniżej prezentują się nam trzy zupełnie nowe listy. Od lewej widzimy najpopularniejsze pozycje w repozytorium, najbardziej wpływowych naukowców i najnowsze publikacje. Jak widać, mamy tutaj także możliwość kontekstowego przejrzenia konkretnych interesujących nas dyscyplin naukowych. Cała strona główna może być dostosowana i modyfikowana w zależności od potrzeb organizacji, aby lepiej odzwierciedlić potrzeby uczelni. Poniżej omówionych widżetów widzimy statystyki dyscyplin, typów osiągnięć, osób i jednostek. Jak widać na prezentowanym przykładzie, statystyki te mogą być łatwo wykorzystane do porównania wyników badań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, np. w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju. Kolejnym interesującym elementem są statystyki aktywności użytkowników systemu, liczba pobrań i wyświetleń pozycji w repozytorium, a także podsumowanie przedstawiające sumę zasobów według ich typów. Ten przegląd koresponduje z popularnością poszczególnych typów osiągnięć zgromadzonych w bazie repozytorium. Wróćmy teraz na górę strony, aby przejść do prezentacji funkcji związanych z wyszukiwaniem. Wyszukiwarka ułatwia odnajdywanie interesujących nas wyników badań, konkretnych publikacji, jednostek, infrastruktury czy naukowców. Po kliknięciu na pasek rozwija się on do trybu pełnoekranowego, w którym wyświetlone są dodatkowo popularne frazy. Podczas wyszukiwania możemy wpisać konkretne wyrażenie albo po prostu wybrać jedną z popularnych pozycji klikając w nią. System natychmiast przeszukuje wszystkie dane zgromadzone w repozytorium i wyświetla najtrafniejsze wyniki wyszukiwania. Obejmują one nie tylko publikacje, ale tak jak widzimy na ekranie, także profile naukowców czy projekty. Rozwinę teraz filtry znajdujące się po lewej stronie, które można wykorzystać do zawężenia wyników wyszukiwania.
Wybieram typ artykuł w czasopiśmie i na przykład okres od 2015 roku do 2022 roku, aby uzyskać interesujące mnie wyniki. Dzięki nowoczesnym technologiom zastosowanym w DSpace 7 otrzymuję natychmiastową informację zwrotną, a samo repozytorium działa płynnie. Poniżej dostępne są statystyki wyników wyszukiwania zobrazowane graficznie. Na wykresie kołowym możemy zanalizować, jakie typy danych są najbardziej popularne w repozytorium. Jak widzimy, najczęściej zamieszczanymi pozycjami z frazą Nature są artykuły naukowe. Stanowią one ponad połowę wszystkich typów publikacji. Z kolei na wykresie słupkowym można w łatwy sposób porównać daty publikacji wszystkich typów danych dla wybranych wyników wyszukiwania. Najwięcej artykułów zostało opublikowanych w latach 2019 i 2020, po dwa. Informacje znajdujące się na poszczególnych wynikach wyszukiwania dostosowane są do rodzaju danych, które reprezentują i są różne dla publikacji, projektów czy danych badawczych. Odpowiednio dostosowane i skonfigurowane repozytorium może wyświetlać standardowe wskaźniki bibliometryczne, dostępne dzięki integracji z zewnętrznymi bazami danych, takimi jak Scopus i Web of Science. Jak widać, mamy także możliwość prezentowania dodatkowych alternatywnych metryk poprzez integrację z Altmetrics, Dimensions i PlumX. Przejdźmy teraz do przykładowej publikacji. Na widocznej w tej chwili stronie mamy dostęp do ważnych informacji opisujących oglądaną publikację. Oczywiście wszystkie dane można równie dobrze pokazać jako metadane w standardowym schemacie takim jak Dublin Core. Warto wspomnieć o widocznych relacjach pomiędzy publikacją a innymi typami danych z nią powiązanymi, autorami, instytucjami autorów, projektami i tym podobne. Przewijając w dół do obszaru metryk, możemy przeanalizować statystyki takie jak wyświetlenia i pobrania, a także tradycyjne dane bibliometryczne ze Scopusa i Web of Science. Ponadto, przy odpowiednim wdrożeniu, repozytorium może prezentować zintegrowane metryki typu Altmetric lub Dimensions. Strona publikacji, podobnie jak cały system, został dostosowany przez zespół PCG Akademia do standardów WCAG. Dzięki naszej autorskiej modyfikacji system DSpace umożliwia swobodne korzystanie ze strony osobom z niepełnosprawnościami. W górnej części strony mamy możliwość ustawienia trzech wielkości czcionki. Jak widać, każdy element zmienia dynamicznie swój rozmiar. Dodatkowo, strona ma również możliwość zmiany na bardziej kontrastową wersję. Warto zaznaczyć, że zaprezentowane rozwiązania dotyczące dostępności są wymagane dla podmiotów publicznych, więc wybierając nasze rozwiązanie, mają Państwo pewność, że wymagania prawne związane z dostępnością repozytorium zostaną spełnione. Przejdę teraz do profilów autora, instytucji i projektów, zaczynając od naukowca. Właśnie przeszedłem na profil jednego z nich. Możemy tutaj zobaczyć podstawowe dane osobowe i kontaktowe, ale także informacje o naukowcu zintegrowane z zewnętrznych profili, np. Scopus, Web of Science czy ORCID. Na prezentowanym przykładzie poniżej możemy zobaczyć wyniki badań, takie jak publikacje i projekty tego naukowca i filtrować je w taki sam sposób, jak wyniki wyszukiwania, które oglądaliśmy wspólnie wcześniej. Filtry można stosować na wiele różnych sposobów. Na przykład wyszukać inne osoby, z którymi dany naukowiec współpracował przy projektach lub był współautorem publikacji. Podobnie jak w prezentowanym przed chwilą widoku osiągnięcia, także i tutaj można zobaczyć liczbę wyświetleń danego profilu autora. Jeśli jesteśmy zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat naukowca, możemy przejść do jego biogramu
informacji o obszarze zainteresowań naukowych i badawczych, używanych językach, a także historii zatrudnienia i wykształcenia. Daje to możliwość kompleksowego budowania profilu pracownika i prezentowania jego sylwetki i osiągnięć w modelu CRIS. W przypadku pracowników powiązanych z organizacją możemy łatwo przechodzić do informacji o afiliacji danej osoby. Przejdę teraz do profilu organizacji. Widzimy tutaj podstawowe informacje o konkretnej jednostce, jednostkach pod nią podlegających, ale także jej powiązania, publikacje, projekty i osoby. Chciałbym zaznaczyć, że dzięki rozbudowanej strukturze ENCI w DSpace 7 CRIS wszystkie elementy repozytorium są ze sobą połączone i łatwo się między nimi przełączać. Z poziomu profilu organizacji możemy na przykład przejść do projektów i zobaczyć ich powiązania z naszą organizacją. Klikając w nazwę projektu, zostajemy przeniesieni na jego stronę. Na stronie widzimy bardziej szczegółowe informacje, jednostki w nim uczestniczące, osoby oraz statystyki. Podobnie jak w przypadku innych osiągnięć, widoczne są tutaj podstawowe informacje o projekcie, osoby, które brały w nim udział, organizacje czy jednostki, które reprezentują. W zakładce Wyniki badań możemy zobaczyć np. publikacje, które powstały w ramach tego projektu. DSpace 7 pozwala nam na analizę wyświetleń i pobrań dla każdego zbioru, kolekcji i pozycji. Wszystkie te elementy można analizować w zakładce statystyki według całych regionów, państw, a nawet miast. Możemy przeglądać też wszystkie pozycje w repozytorium według liczby wyświetleń. Informacje te, jak widać, są dostępne w przyjaznej dla użytkownika formie wizualnej na mapie świata lub w tabeli. Dodatkowo raporty można pobierać na swój komputer w formacie XLS lub CSV w celu ich późniejszego wykorzystania lub analizy w narzędziach zewnętrznych. Jak wspomniałem na początku mojej prezentacji, aby uzyskać dostęp do panelu administratora, należy zalogować się do systemu. Umożliwi to nam wykonywanie czynności administracyjnych w back-office, takich jak dodawanie i edycja publikacji, projektów czy danych pracowników. Daje to nam również dostęp do zarządzania uprawnieniami i przepływami pracy pomiędzy użytkownikami administracyjnymi i opiekunami repozytorium. Dziś skupimy się na deponowaniu artykułu naukowego opublikowanego w otwartym dostępie, aby pokazać, że korzystanie z nowego interfejsu DSpace Angular UI jest łatwe dla wszystkich użytkowników zaangażowanych w proces, zarówno dla naukowców, jak i administratorów czy pracowników bibliotek. Teraz chciałbym przeprowadzić Państwa przez proces dodawania publikacji. Klikamy w pasek boczny zarządzania po lewej stronie, nowy, pozycja, kolekcja publication. Dzięki integracji z zewnętrznymi źródłami danych DSpace 7 CRIS może uprościć naszą pracę związaną z wprowadzaniem danych. Jak widać na ekranie, dostępnych jest już sporo integracji, a ich zbiór stale się powiększa. Pozwala to na pobranie niektórych informacji o publikacji ze źródeł zewnętrznych oraz zwiększa interoperacyjność danych. Dane wprowadzone w jednym miejscu mogą być wykorzystane w innym dzięki interfejsom integracyjnym przygotowanym przez DSpace i możliwymi do skonfigurowania i zaimplementowania przez certyfikowanego partnera, jakim jest PCG Akademia. Teraz zaprezentuję proces agregacji danych podając numer DOI.
Jak widzimy, jednym kliknięciem możemy wczytać większość danych z zewnętrznej bazy danych obsługiwanej tutaj przez Crossref. Pozwala to nam zaoszczędzić wiele manualnej pracy i uniknąć błędów, które mogą zostać popełnione przy ręcznym wprowadzaniu danych. Przechodząc do współautorów publikacji, możemy dodać osoby, które mają już profile w systemie. Będą oni oznaczeni ikoną pokazującą ich afiliację. Pozwala nam to zwiększyć szybkość i poprawność procesu wypełniania formularza publikacji. Naszą wersję demonstracyjną opartą o DSpace 7 CRIS zintegrowaliśmy także z bazą danych ORCID, co umożliwia szybkie wyszukiwanie autorów, których profile nie zostały jeszcze utworzone w repozytorium i pobranie zweryfikowanych informacji z bazy zewnętrznej. Wszystkie zintegrowane profile są również oznaczone ikoną ORCID, jak widać na liście. Przejdźmy do kolejnej sekcji formularza deponowania. W sytuacji, kiedy publikacja powstała w ramach projektu i posiada powiązane dane badawcze, informacje te można w łatwy sposób dodać za pomocą odpowiednich pól. Aby to zrobić, musimy kliknąć Dodaj więcej, a następnie Powiązania publikacji. Teraz wybieramy dowolną relację między dwoma osiągnięciami. W trakcie deponowania publikacji możemy określić, na jakiej licencji ma być ona udostępniana. Oferowany przez PCG Akademia DSpace może oferować proste narzędzie dla użytkowników, którzy nie są dobrze zorientowani w meandrach polityki Open Access. Kliknięcie w licencja Creative Commons rozwija listę opcji, a osoba zgłaszająca publikację musi tylko odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Jak widać, po udzieleniu odpowiedzi licencja CC jest automatycznie przypisywana do publikacji wraz z dostępnym linkiem do regulaminu. Teraz zademonstruję Państwu bardzo ciekawy element rozwijanego przez PCG Akademia oprogramowania DSpace. Jest to mechanizm, który pozwala na wykrycie duplikatu publikacji. Jeżeli numer DOI lub tytuł publikacji jest taki sam jak inny istniejący już w bazie, system wyświetla informacje o potencjalnym duplikacie. Osoba deponująca osiągnięcie może wtedy zweryfikować metadane i zdecydować, czy rzeczywiście jest to duplikat, a następnie wrócić do wypełniania formularza lub odrzucić nowe zgłoszenie. W tym przypadku wiemy, że nowa publikacja nie jest duplikatem, dlatego klikam "To nie jest duplikat" i przechodzę dalej. Aby zakończyć deponowanie publikacji, muszę dodać plik. W tym celu mogę przeciągnąć i upuścić plik w dowolne miejsce na stronie lub kliknąć Przeglądaj na górze strony i przesłać go ręcznie. Następnie muszę zaakceptować licencję repozytorium i zaznaczyć pole wyboru, aby to potwierdzić. Teraz mogę zdecydować, czy chcę tylko zapisać, czy też finalnie zdeponować pozycję. Kliknięcie przycisku Zapisz spowoduje tymczasowe zapisanie pozycji z możliwością przekazania jej na kolejne etapy workflow. Naciśnięcie przycisku Deponuj zakończy proces deponowania publikacji. Nasza zdeponowana publikacja jest dostępna na liście publikacji na ekranie zgłoszenia. Gdy na nią kliknę, zobaczę wszystkie dane, które zaimportowaliśmy, dodając istniejący numer DOI i dodatkowo uzupełniliśmy ręcznie. To wszystko, co przygotowałem na tą krótką prezentację. Mam nadzieję, że DSpace 7 spodobał się Państwu, a mi udało się zademonstrować interesujące Państwa funkcjonalności. Bardzo dziękuję za uwagę.